No i niezwykle ważny problem, ponieważ jednym z problemów, które podnosi środowisko antyszczepionkowe, to jest sprawa przymusu, rzekomego przymusu do szczepień i możliwości wolnego wyboru. W czasie wizyty u pana prezydenta mówili, że skoro ponosimy ryzyko, że szczepienie to jest to ryzyko, musimy mieć prawo do wolności decyzji. No i ten problem bardzo nas interesuje, bo wiemy dobrze, że jak długo większość ludzi się szczepi przeciwko jakiejś chorobie, tak długo ta reszta nieszczepiona jest ochroniona. Ale kiedy ten odsetek przekroczy 20%, wtedy przyjdzie jakiś kataklizm i wtedy musimy wydać decyzję, do jakiego stopnia można pozwolić na samowolę w tak ważnej sprawie jak szczepienia. Bardzo proszę pana. Pan profesor, doktor habilitowany Zbigniew Szawarski, Komitet Bioetyki panu. Bardzo dziękujemy za wizytę. To jest wielki zaszczyt dla naszego środowiska. Ach, dziękuję. Dziękuję panie profesorze. Dziękuję państwu. Z mojego punktu widzenia to jest przede wszystkim problem moralny, który niezwykle trudno rozwiązać. I to, co państwu postaram się pokazać, to dlaczego ten problem jest tak trudny i dlaczego musimy podejmować tak dramatyczne decyzje. No więc, strzałka. Dlaczego ta strzałka nie... Maszyna, wspaniała maszyna. To. Jedzie? Nie jedzie. No, proszę bardzo. Będzie dobrze. Prawo do wolności to jest duży, skomplikowany, abstrakcyjny problem filozoficzny. Oto ilustracja tego prawa w tym kontekście szczepionkowym. Mój dom, moja rodzina, moje dzieci. Nikt nie ma prawa zmuszać mnie do takich lub innych decyzji dotyczących dobra moich dzieci. Ja i tylko ja decyduję, co jest dla nich dobre. A ponieważ szczepionki, jak powszechnie wiadomo, są szkodliwe dla dzieci, nie będę ich szczepił. Sprawa jest oczywista. Logika tego rozumowania jest niezawodna. Powiem państwu rzecz zdumiewającą. Tydzień temu przypadkowo w CNN natrafiłem na republikańską debatę prezydencką i ze zdumieniem wysłuchałem kandydata na prezydenta Donalda Trumpa, który ma jakoby największe szanse zwycięstwa, że jest on zdecydowanie przeciwny szczepieniu dzieci, bowiem, jak powszechnie wiadomo, szczepienie powoduje autyzm. Kandydat na prezydenta ma duże szanse zwycięstwa. Otóż chciałbym, żebyście to zapamiętali na całe życie. Każdy z nas ma prawo do głupoty. Głupota jest nieustannym towarzyszem wolności, prawa do wolności. Ja mogę się ożenić, mogę się nie ożenić. Mogę postąpić racjonalnie, mogę postąpić wyjątkowo idiotycznie, czego będę po roku, po dwóch, po trzech, po pięćdziesięciu żałował okrutnie. Ale fundamentem wszelkich naszych praw jest właśnie prawo do wolności. Ja mam prawo do życia, ale mogę w pewnym momencie zrzec się mego prawa do życia i poprosić o dobrą śmierć i zdecydować się na eutanazję. Więc prawa do życia nie można lekceważyć. Ale z faktu, że my jesteśmy wolni, nie wynika, że zawsze kierujemy się rozumem i dokonujemy racjonalnych wyborów. Wręcz przeciwnie, dokonujemy również wyborów irracjonalnych, wyborów idiotycznych, wyborów bardzo głupich. Jeśli wolno sobie pozwolić na ocenę, subiektywną oczywiście, bo żadnych badań nie ma na ten temat, ja jestem głęboko przekonany, że suma głupoty w świecie i w Polsce zwłaszcza nieustannie rośnie,
A przykład prezydenta, kandydata na prezydenta Donalda Trumpa głęboko uświadcza mnie w tym przekonaniu, bo to jest człowiek, który należy do najbogatszych ludzi w Stanach Zjednoczonych, a może i w świecie. No i stać go na najlepszych tutorów, najlepszych nauczycieli, jakich sobie można wyobrazić. Co z tego wynika dla szczepień? Krótka, że tak powiem, panorama sceny. Inaczej wygląda dyskusja na temat szczepień osób dorosłych, kompetentnych, które decydują same, szczepić się czy nie szczepić. Inaczej wygląda sprawa, kiedy decydujemy o dzieciach. Mnie kiedyś zdarzyła się poważny wyjazd do Senegalu i zanim wypuszczono mnie za granicę, musiałem zdobyć żółtą książeczkę i przejść całą serię wyjątkowo nieprzyjemnych szczepień i z góry mi zapowiedziano, bo to był tak zwany wyjazd sponsorowany, nie masz szansy na wjazd do Dakaru bez książeczki ze szczepieniami. Musiałem decydować, czy chcę zobaczyć Dakar i umrzeć, czy wolę pozostać w kraju. Pojechałem do Dakaru i obiecałem sobie nigdy więcej do Afryki, przynajmniej w strefie równikowej. Wiem, to nie jest przyjemne. Otóż decyzje, które podejmujemy w interesie dzieci, podejmujemy bez pytania dzieci, czy chcą być szczepione, czy nie. Dzieci nie są kompetentne. Dzieci nie mogą decydować o sobie. Brak im jest zdolności racjonalnych. I możemy te decyzje, jak powiedziałem, korzystając z naszej przyrodzonej wolności, podjąć albo racjonalnie, albo irracjonalnie. Albo dobrze, albo źle. Pytanie zasadnicze. Kiedy taka decyzja jest moralnie uzasadniona? To jest główny problem etyki szczepień, bo jest coś takiego jak etyka szczepień, moim zdaniem. I to nie jest takie łatwe odpowiedzieć na to pytanie, jak mogłoby się Państwu wydawać. Bo popatrzmy, jakie będą konsekwencje mojego wyboru. Moja decyzja o nieszczepieniu, o szczepieniu bądź nieszczepieniu dzieci może być dla nich albo szkodliwa, albo nieszkodliwa. My nie wiemy na razie. Czy wolno mi działać na własną szkodę? Oczywiście, że tak. To jest fundamentalne prawo do głupoty. Piję, palę, biesiaduję. Co roku spędzam wakacje w Wysokich Tatrach, w Alpach, w Himalajach, łażąc po grani, ryzykując skręceniem karku. Moje życie, moja śmierć, moje kości, moja przyjemność przede wszystkim, moja adrenalina. Żyję na własnych, na wysokich obrotach, ale to jest moje życie. Na tym polega wolność wyboru sensu życia. Krótko, szybko i wysoko, czy długo, bardzo długo, z fatalną śmiercią na samym końcu. Czy wolno mi działać na szkodę moich dzieci? A, ja wiem lepiej, co jest dla nich dobre. Religia katolicka, a nie islam. Nieszczepienie zamiast szczepienia, prawda? Wegetarianizm, a nie dieta możliwie najszersza. Wychowam ich tak, jak będę tego chciał. Ale z drugiej strony, ja nie jestem izolowaną wyspą, zieloną wyspą. Ja żyję pośród innych, ja żyję w społeczności. Moje działania, moje wybory nie są obojętne dla innych. I jeśli nasza społeczność jest w pewien sposób zorganizowana i ma respektować wspólne reguły gry, zasady współżycia społecznego, prawo, moralność i ma pewne instytucje, które to regulują, tym zarządzają, to czy nie jest tak, że owe instytucje mogą uruchomić pewien system sankcji i powiedzieć, sorry, istnieją granice twojej wolności. Ty nie masz prawa do samowoli. Nie masz prawa robić to, na co masz ochotę. Spróbujcie przez 24 godziny na dobę grać rap czy jakąś inną straszną muzykę w swoim pokoju, czy postawić głośnik na balkonie.
po godzinie zjawi się ktoś, nawet jeśli nie upłynęła ta obowiązkowa cisza, nie zaczęła się cisza nocna. Granice naszej wolności, jak to pięknie powiedział kiedyś John Stuart Mill, XIX-wieczny filozof, ojciec liberalizmu po dzień dzisiejszy, granice mojej wolności wyznacza wolność drugiego człowieka. A więc my musimy uwzględnić w naszych wyborach dobro, wolność, życie, pomyślność drugiego człowieka. I państwo, które chroni wszystkich jednakowo, powinno przynajmniej chronić wszystkich jednakowo skutecznie, ma obowiązek ingerować w nasze zachowanie, jeśli naruszamy elementarne normy współżycia, elementarne normy prawne i moralne w społeczeństwie, w którym żyjemy. Zatem moja decyzja o nieszczepieniu moich własnych dzieci, mimo że jest manifestacją mojej przyrodzonej wolności, może być bardzo szkodliwa dla innych dzieci, cudzych dzieci i w ogóle dla całego społeczeństwa, w którym żyjemy. Dowiedziałem się dzisiaj, że infekcje dziecięce są straszliwie niebezpieczne dla ludzi dorosłych w moim wieku. Właśnie moja żona przeżywa taką infekcję jako babcia i bardzo jej współczuję, bo to jest wyjątkowo przykra infekcja, powiedziałbym, którą zapożyczyła od paromiesięcznej Gajki. I widzą państwo teraz, na czym polega problem moralny. Jak wyważyć równowagę pomiędzy moją indywidualną wolnością, moim indywidualnym dobrem, a dobrem całego społeczeństwa i prawem innych do życia we względnym zdrowiu, a przede wszystkim do życia jako takiego w społeczeństwie, no, które składa się, no, obojętnie z ilu milionów, nawet w Luksemburgu mają dokładnie te same problemy moralne i prawne. Rozmiar społeczności nie ma tutaj większego znaczenia. Problem jest istotny. Czy wolno mi działać na szkodę innych? Trzy argumenty rozważę moralne w tym kontekście, a potem jakieś krótkie konkluzje. Założenie argumentu. Choroby zakaźne stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia i przenoszą się w sposób niekontrolowany od osób chorych do zdrowych. Tak się zdarzyło kiedyś, komentarz, przypis do tego, że zlądowałem po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych, kiedy zaczęła się epidemia AIDS w początku lat 80. To była paranoja, absolutna paranoja. Poczynając od deski sedesowej, wspólnych ręczników, trzymania się na odległość, niepodawania ręki i tak dalej, i tak dalej. Ale AIDS wtedy był przerażający. Nie wiedzieliśmy nic, ani o źródłach, ani o sposobie transmisji i tak dalej, i tak dalej. Do dzisiaj przechowuję folder z kserokopiami pierwszych doniesień, tam CDC, Weekly, czy jak to się tam nazywa, pierwszymi raportami na temat rozprzestrzeniania się tej choroby. Zresztą kiedyś napisałem na ten temat artykuł, którego żadne pismo w Polsce nie chciało mi wydrukować, bo dla medycyny był zbyt filozoficzny, a dla filozofii zbyt medyczny. AIDS, prawo do obrony. No, było tak. Otóż szczepienie pozwala zahamować rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej. Fakt? A zatem nie powinniśmy, jeśli tak jest, czynnie lub poprzez zaniechanie działać na szkodę innych, jeśli źródłem tej szkody jest choroba. Wobec tego, jeśli mamy zmniejszyć ryzyko działania na szkodę innych, primum non nocere, powinniśmy zacząć od zaszczepienia siebie i naszych innych dzieci. To jest najgłębsza hipokratesowa tradycja, która w tym wypadku nie odnosi się wyłącznie do lekarzy, ale do każdego członka społeczności. Dbaj o własne dobro, dbaj o własną pomyślność, o własne bogactwo,
ale pamiętaj, że nie jesteś sam, że żyjesz pośród innych i powinieneś, mówią to wszystkie religie świata, wszystkie systemy etyczne świata, powinieneś powstrzymać się od działania na szkodę innych. Ludzie, którzy oponują przeciwko szczepieniom, reprezentują klasyczny egoizm. Ludzie ci nie biorą pod uwagę dobra innych. Ludzie ci, bo to jest klasyczna definicja egoizmu, w konflikcie dobra własnego i wielkiego dobra ogółu wybierają dobro własne. Cała wielka epidemia AIDS w świecie zaczęła się od punktu zero pewnego stewarda o dużym popędzie seksualnym, samolotowego stewarda, który krążąc od miasta do miasta roznosił tą zarazę najpierw po wszystkich wielkich miastach Ameryki, w środowiskach gejowskich, łaźniach, a potem to rozpełzło się na cały świat i jest praktycznie nie do opanowania. Argument drugi. Rodzice wiedzą najlepiej, co jest dobre dla ich dzieci, a swoich dzieci. Zatem rodzice decydują o tym, czy je szczepić, czy nie szczepić. Fakt. Wydaje się, że rodzice są najbardziej zainteresowani dobrem swoich dzieci. Pani doktor Czajka mówiła o tym wcześniej. Ja uznaję, że to jest elementarny fakt. Tak rzeczywiście jest. Najbardziej na tym zależy. Ale załóżmy, że tak jest. Są różni rodzice, ale otóż rodzice mogą się mylić, co dobre jest dla swoich dzieci. To jest trzecie zdanie w moim argumencie. I faktycznie mogą działać na szkodę swoich dzieci. Czy poprzez fatalną dietę, otyłość naszych dzieci, charakter epidemiczny, czy przez zaniechanie szczepień, czy przez jakieś, ja wiem, obsesyjne niewychodzenie na dwór, czy posyłanie dzieci do przedszkola, bo się zarażą, bo wpływy i tak dalej, i tak dalej. Otóż o tym, co jest dobre dla dzieci, decyduje analiza i ocena potencjalnych szkód, jakie dane działanie może przynosić nie dla tego tylko pojedynczego dziecka, ale dla wszystkich dzieci w danej społeczności. To jest swoista arytmetyka moralna. Musimy uwzględnić dobro wszystkich dzieci. Jeśli państwo jest moralnie i prawnie odpowiedzialne za dobro wszystkich dzieci i nasze prawo pozwala pozbawić nam rodziców praw rodzicielskich w pewnych sytuacjach, molestowanie dzieci, niedożywienie dzieci, zaniedbanie totalne dzieci, żyją w brudzie, głodzie i ubóstwie, jak się to mówi, no to ingeruje państwo, ingeruje sąd, pozbawia rodziców praw i wysyła dzieci do domu opieki społecznej. Wolno czy nie wolno? Czy teraz, jeśli zaniechanie szczepienia stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia dzieci, czy państwo ma prawo interweniować na rzecz dziecka, zwłaszcza stosować przymus? To nie jest takie proste i oczywiste. Oczywiście, jak pan doktor powiedział wcześniej, nikt nie poluje, nie łapie, nie rejestruje tych, którzy nie szczepią i w zaułku gdzieś tam w ciemnościach bija szpilę. Tego jeszcze nie ma, ale państwo dysponuje całym arsenałem perswazji i środków nacisku, które, jeśli jest rzeczywiście państwem odpowiedzialnym, nie tylko ma prawo, ale moim zdaniem ma wręcz obowiązek zastosować. O tym jeszcze słówko będzie później. I argument trzeci, etyczny, istotny w tym kontekście, o którym już była mowa, to jest odporność populacyjna, herd immunity. To jest oczywiste. Im więcej osób w danej populacji jest szczepionych, tym korzystniejsze jest to dla populacji, włączając w to osoby w ogóle nieszczepione, zwłaszcza dzieci, bo jest mniejsze ryzyko zakażenia się, mniejsze ryzyko zgonu, ciężkiej choroby, ogromnych wydatków na późniejsze leczenie i tak dalej. Jeśli zatem zależy nam na zwiększeniu sumy dobra we wszechświecie,
jeśli nie zależy nam na zwiększeniu dobra naszej społeczności, naszej wspólnoty, w której żyjemy, to powinniśmy szczepić swoje dzieci. Ja oczywiście mam pełną świadomość, że 100% jest nieosiągalne, ale gdybyśmy te 95% osiągali w porywach dla poszczególnych chorób, byłbym całkiem z tego zadowolony, bo to jest to minimum moralne, które powinniśmy uzyskać, żeby zapewnić możliwie największej liczbie osób wolność od choroby, wolność od cierpienia, wolność od śmierci. I co ciekawe, empiria wyraźnie potwierdza, że to działa. Śmiertelność niemowląt w ciągu ostatnich 200 lat prawie dramatycznie spadła. Oczywiście to nie jest tylko efekt szczepionek samych, to jest zdrowie publiczne, czysta woda, czyste ścieki, powietrze, higiena, mycie rąk, mycie nóg, nawyki higieniczne, nowoczesne leki i tak dalej, ale szczepienie, medycyna, zdrowie publiczne, w ogóle cały system zdrowia publicznego ma ogromną zasługę, że nie ma na naszych ulicach dżumy i woda z naszych kranów jest czysta. To nie jest Londyn XIX wieku. Nie ma ospy, nie ma innych bardzo przykrych chorób, straszliwych chorób, które niestety pewnego dnia mogą pojawić się na nowo. No i teraz perswazja. W Kalifornii, to jest wiadomość sprzed 4 tygodni, z New England Journal of Medicine. Przedszkola, szkoły i żłobki nie przyjmują dzieci, które nie mają świadectwa odpowiednich szczepień. Wola, wolność, prawo do wolności i przekonania religijne i filozoficzne rodziców nie są wystarczającym usprawiedliwieniem do zaniechania szczepień. Tylko lekarz może odroczyć szczepienia, jeśli są istotne, ważne okoliczności. To jest pierwsza szczelina w murze głupoty. Radzę Państwu zajrzeć do tego artykułu. On jest free, on jest łatwo dostępny dla każdego, kto zajrzy na tą stronę. Nie ma żadnego embargo ze względu na ogromną wagę tego artykułu. I copy and paste. Jakie szczepienia muszą być spełnione, żeby dziecko miało szansę na publiczne czy prywatne przedszkole, szkołę czy gimnazjum. Od dyfterytu poprzez owego Haemophilus influenzae type B wirus, odra, różyczka, krztusiec, polio, rubela i tak dalej. 10 podstawowych szczepień. Nie masz na swojej karcie elektronicznej? Nie wejdziesz. Trudno. Możesz prywatnie dzieci chować w szkole. Równie łatwo można przewidzieć następne posunięcie. Nie masz szczepień na karcie? Nie wsiadasz do samolotu na liniach transatlantyckich. Już w tej chwili pojawiają się zupełnie serio pomysły, aby koszt przelotu samolotem uzależniać od wagi klienta, wliczając w to bagaż. I jeśli chce się lecieć do Nowego Jorku, to się staje z bagażem na wadze. Załóżmy limit 80 kg. Wszystko, no nie, to ja bym nie poleciał. Niech to będzie limit. No 90 załóżmy. Z bagażem, a jak masz nadwagę, to płacisz 2 razy tyle. Podobno istnieje linia gdzieś już taka, która wprowadziła tą zasadę postępowania, ale argument jest bardzo prosty. Peter Singer, nawiasem mówiąc, sformułował ten argument. Jeśli chcemy opanować epidemię otyłości, która jak pożar pustoszy nasz społeczeństwa zachodu, społeczeństwa żyjące na wysokim poziomie, to musimy użyć środków radykalnych.
I prędzej czy później tych środków zaczniemy używać, bo koszty, społeczne koszty leczenia otyłości są po prostu niewiarygodne. Koledzy w Londynie, w Anglii opowiadali mi, co to znaczy mieć 150 kg wagi pacjentkę na stole operacyjnym. Jakie komplikacje towarzyszą zabiegom. A jeszcze wchodzą dodatkowe czynniki, powiedziałbym, no, etnograficzne, takie nazwijmy. No i zanim zakończę. Świetna książka, tłumaczenie, które ukazało się właśnie w języku polskim. Historia pokonania, po polsku to się nazywa choroba Heinego Medina. Wstrząsająca książka. Każdy, kto jest przeciwko szczepieniom, powinien to obowiązkowo przeczytać, bo pokazuje, autor właściwie Oszyński, pokazuje przerażająco jasno, jak przebiegał rozwój polio w Stanach Zjednoczonych, jak trudno to było opanować, jakie moralne koszty poniosły dzieci amerykańskie, zwłaszcza niepełnosprawne, głęboko, powiedziałbym, mentally handicap, niedorozwinięte zwłaszcza, żeby można było przetestować pierwsze szczepionki. Ostatnio prasa doniosła, że na Ukrainie pojawiły się dwa pierwsze przypadki polio. Ta choroba ma niepokojący sposób rozprzestrzeniania się i atakuje przede wszystkim populację dzieci. Blisko jest Ukraina. Powinniśmy zrezygnować ze szczepienia własnych dzieci przeciwko polio w tej sytuacji? Nie. I krótko bibliografia. Polecam Państwu zwłaszcza historię grypy, The Great Influence, The Story of the Deadliest Epidemics in History, te 50 milionów zabitych przez Hiszpankę Stowarzyszeniem Pneumokoków. Wtedy powstała nowoczesna służba zdrowia publicznego w Stanach Zjednoczonych. To się czyta lepiej niż kryminał, ale to polio też jest bardzo dobre. To wtedy, jak się widzi ludzką tragedię, kiedy kładą się pokotem całe rodziny, 10 dzieci w rodzinie i 9 dzieci umiera, to widać, jak to działa w praktyce. Krótko mówiąc, my jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie samych i za własną rodzinę, za własne dzieci, ale nasza odpowiedzialność, moralna odpowiedzialność, dotyczy również innych. I ja myślę, i to sobie pozwolę, choć jest to konkluzja, jest polityczna, my jesteśmy w tym samym stopniu odpowiedzialni za nasze dzieci, jak i za te dzieci, które toną w tej chwili na Morzu Śródziemnym, tylko dlatego, że my nie robimy nic, żeby zmienić aktualny stan świata. Jeśli chcą Państwo poczytać coś więcej na ten temat, to dedykuję słynne szkice Karla Jaspersa Problem winy narodu niemieckiego. Gdzie on powiada wprost, Hitler doszedł do władzy i obozy koncentracyjne powstały tylko dlatego, że większość przyzwoitych Niemców nie robiła nic niż tylko to, co należało do ich domu, ich rodziny i ich dzieci najbliższych, a reszta ich nie obchodziła. Tyle ma do powiedzenia etyka na dzień dzisiejszy. Dziękuję.